Dzień dobry. Znajduję się w naszej niewielkiej galeryjce muzealnej, która stanowi pierwszą część naszej ekspozycji stałej, w której prezentujemy obrazy oraz rysunki stworzone przez mieszkańców naszego regionu, a także ukazujące nasz region. Najczęściej są to dzieła łączące obie te cechy. Chciałbym dzisiaj się skupić na obrazach, na cyklu obrazów Ludwika Kaczyńskiego. O Ludwiku Kaczyńskim nagrałem już oddzielny materiał. Był to wybitny regionalista, nauczyciel, a także pierwszy kierownik Muzeum Ziemi Krotoszyńskiej, jak wtedy nasze muzeum się nazywało, mieszczącego się jeszcze przy ulicy Koźmińskiej w budynku nazywanym Krotoszanką. O Ludwiku Kaczyńskim nagrałem już oddzielny materiał, do którego link znajduje się w opisie tegoż filmiku. Natomiast dziś chciałbym się skupić na obrazach Ludwika Kaczyńskiego. Na naszej ekspozycji prezentujemy ich pięć. Ludwik Kaczyński był dokumentalistą, dokumentował architekturę i życie codzienne mieszkańców naszych okolic. Robił to zarówno za pomocą aparatu fotograficznego, jak i za pomocą rysunków i obrazów malarskich. Tutaj akurat mamy cztery jego rysunki tuszem oraz jedną akwarelę. Na naszej wystawie znajdują się jeszcze dwa jego obrazy poświęcone strojowi regionalnemu Ziemi Krotoszyńskiej o których jeszcze kiedyś przyjdzie mi poopowiadać. Mamy także w naszych magazynach więcej tych, tego typu obrazów przedstawiających budynki i różne miejsca w naszym regionie, natomiast tutaj na wystawie skupiliśmy się na pięciu tego typu przedstawieniach i żeby nie przedłużać, chciałbym je pokrótce przedstawić, więc mamy tutaj obraz Akwarele z roku 1975, na której Ludwik Kaczyński przedstawił cmentarz choleryczny, który znajduje się nieopodal ulicy Sulmierzyckiej, między ulicą Ostowską a Sulmierzycką, o którym to cmentarzu wielokrotnie już wspominałem, na przykład w materiale poświęconym epidemiom, które przeszły przez nasz region. Link również dorzucę w opisie tego filmiku. Ten cmentarz jest, ma, to jest po prostu jeden wielki grób mający kształt litery T, TAU i znajduje się tam, znajdował się tam, już teraz się nie znajduje, krzyż z datą ostatniej epidemii cholery w naszym mieście, czyli w rokiem 1868 Oprócz tego są, jak już powiedziałem, cztery rysunki tuszem. Pierwszy rysunek z roku 1970 przedstawia dzisiejszy jeden z budynków szkoły podstawowej numer 4 przy ulicy Sienkiewicza, to ten starszy, niższy budynek, gdzie mieścił się kiedyś sąd krajowy i właśnie ten budynek pokazuje, pokazany jest jeszcze jako właśnie budynek sądu, gdzie wejścia do niego mieściły się od strony ulicy Sienkiewicza, wówczas ulicy Wilhelmstrasse. Bo to jeszcze czasy pruskie. Dzisiaj wejścia do tego budynku są z drugiej strony są tam sale lekcyjne. Drugi obraz to jest obraz przedstawiający karczmę pod lwem. Najstarszą karczmę w Krotoszynie, związaną z legendą o słynnej Odrzygośce. Jest to rysunek z roku 1960. Karczma pod lwem już nie istnieje, natomiast budynek, w którym ta karczma była, nadal jest. Znajduje się u wylotu Alei Powstańców Wielkopolskich w skrzyżowaniu ulic Stawnej, Witosa oraz Ostrowskiej. Kolejny y, obraz, w zasadzie znowu rysunek, jaki prezentujemy y, na naszej wystawie, a który jest autorstwem naszego y, pierwszego kierownika, Ludwika Kaczyńskiego, jest to y, obraz ukazujący y, szpital. Szpital miejski, ale jeszcze w tym staropolskim rozumieniu, czyli w rozumieniu ochronki dla y, schorowanych biednych i samotnych ludzi, także osób starszych, bo taką formę najpierw przyjmowały szpitale. Jest to budynek, który znajdował się w okolicy ulicy Koźmińskiej i ulicy dzisiejszej więźniów politycznych, nieopodal Kościółka Szpitalnego, czyli Kościółka Świętych Fabiana i Sebastiana, a mówiąc bardziej potocznie Kościółka Świętego Rocha. Ostatni rysunek, jaki prezentujemy w tej naszej galeryjce, a który jest autorstwem naszego jednego z naszych założycieli, jest to rysunek ukazujący, Karczmę w miejscowości Grzegorzew. Ta karczma też w kilku moich materiałach się pojawiała na pocztówkach, bo. W czasach pruskich pocztówki z widokiem tejże karczmy wychodziły. Natomiast obecnie jest to dom mieszkalny, znajduje się przy ulicy Makowej. Jest już mocno przebudowany, aczkolwiek pewne elementy charakterystyczne tegoż budynku można jeszcze zauważyć. Karczma w Grzegorzewie, mocno związana z wydarzeniami wiosny ludów, do czego odsyłam w materiale poświęconym właśnie wiosnie ludów. Link oczywiście też będzie w opisie tegoż filmiku. Ten rysunek powstał w roku 1970. Tyle jeśli chodzi o obrazy, o rysunki Ludwika Kaczyńskiego, znajdujące się na naszej wystawie stałej. Zapraszam na materiał w przyszłym tygodniu. A na dzień dzisiejszy już Państwu bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.